Już w wczesnych latach XX wieku, jak badano radioaktywność i jak powstał już, już była jasna ze względu na Einsteina, równowartość masy i z energii, zaczęto badać rozpady radioaktywne. Niektóre były bardzo szybkie i zrozumiałe przez silne siły, które wiążą protony i neutrony. W niektórych rozpadach, w których się pojawiały cz cząstki beta, czyli elektrony, albo ich przeciwieństwo pozytony, Okazało się, że nie była zachowana energia. A ponieważ po, teoria kwantowa prze, przemieniła całą fizykę klasyczną, nie było jasne dla fizyków, czy będzie zachowana energia, czy nie. Natomiast Fermi wtedy powiedział, wracając z dyskusji do rządu, zrobiłem coś strasznego. Zapostulowali sobie cząstki, które się nigdy nie, nie uda odkryć, bo zauważyli, że w czasie rozpadów beta ginie energia. I Fermi powiedział, ona nie ginie, po prostu ucieka przez cząstkę, której nie umiemy zauważyć, która jest maleńka i neutralna, czyli z włoskiego neutryna. Tak się zaczęło. Potem badano te, te, te oddziaływania z neutrynami. Wiele lat upłynęło. Dopiero duże reaktory jądrowe potrafiły pokazać, że, że neutryny naprawdę istnieją, gdyż one oddziaływują. Im słabsze są, im mniejszą energię mają, tym słabiej oddziałują. I, i, I pierwsza idea była taką, którą, którą, którą każdy fizyk zrobi, że jak oddziaływania są krótko zasięgowe, to znaczy są mediowane przez cząstki, które są bardzo ciężkie. Ta idea zmarła natychmiast, dlatego że okazało się, że cząstki, które by pośredniczyły w oddziaływaniu w neutrin, zrobię tutaj drobny wstręt, w trend, my w fizyce cząstek elementarnych lubimy opisywać nasze wzory przez diagramy, przez rysunki, które wymyślił Feynman i między innymi na przykład jak elektron oddziałuje z, z drugim elektronem albo z protonem, to on wysyła foton, którego nie widzimy, dlatego nazywamy go wirtualnym, a drugi pochłania. No i gdybyśmy zrobili, że neutrino wysyła jakąś ciężką cząstka, a proton albo neutron ją pochłania, to jest naturalna idea, ta idea niestety jest bezsensowna matematycznie. Nie da się rozwiązać. I to był wielki problem. Więc Fermi zaproponował, że te neutrina oddziaływują po prostu kontaktowo, zbliżając się bardzo blisko do siebie z, 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 z protonem czy neutronem, zbliżając się tak blisko do siebie, że dla, nie, nie zauważamy tego. Na przykład jeżeli mierzymy miarką, taką kt, linijką, która ma milimetry i centymetry, no to szerokość włosa dla nas jest zero. I, i tak samo to sobie wyobrażona. Ta teoria, tak zwane oddziaływanie szczeroformowione, nawet no świetnie pracowała, ale przewidywało, że neutrina, oddziaływują słabo, kiedy mają małą energię. Im wyższa energia, tym one silniej oddziaływują. I było jasne, to można było policzyć, że dla bardzo wysokich energii prawdopodobieństwo oddziaływania będzie większe niż jeden, co jest bzdurą.